To jest Alicja. Jest zdenerwowana, bo od kilku miesięcy widywała się z Piotrkiem, ale teraz coś się popsuło. Na początku wydawał się taki romantyczny. Nagle, zupełnie bez powodu, chłopak zaczął nabierać do niej dystansu. To dziwne, bo Piotrek raz był taki uczuciowy, a później stał się jakimś zimnym draniem. Próbowała wszystkiego, aby ocieplić ich relacje, ale tylko pogarszała sprawę. Teraz Alicja zupełnie tego nie rozumie. Co naturalne dla kobiety, wzięła to do siebie i czuła się winna tej sytuacji. Mężczyzna w swoich uczuciach przypomina sprężynę. Co jakiś czas oddala się od swojej partnerki, aby potem znów się przybliżyć. Dzieje się tak naprzemiennie. Tak właśnie przedstawia się jego cykl uczuciowy. Faceci instynktownie odczuwają przymus odsunięcia się od swojej kobiety, by potem znów się do niej zbliżyć. Nie robią tego z własnego wyboru, a nawet nie są tego świadomi. Nie jest to ich wina, ani też wina kobiet, bo facet, nawet zakochany po uszy, podlega temu cyklowi. Wiele kobiet tego nie rozumie, bo gdy same się odsuwają, to robią to z zupełnie innych przyczyn. Kobieta odsuwa się od mężczyzny, jeśli ją skrzywdził lub gdy przestaje mu ufać. Mężczyzna oddala się zupełnie bez powodu, nawet gdy jego dziewczyna nie zrobiła nic złego, a on wciąż ją kocha. Jego instynkt jest jednak silniejszy. Każe mu się oderwać i usamodzielnić. Facet chce poczuć niezależność i zająć sam sobą. By to poczuć, oddali się aż do granic wytrzymałości sprężyny. Po osiągnięciu maksymalnej odległości, zupełnie bez powodu, ponownie się zbliży. Nagle zacznie odczuwać potrzebę bliskości i wraca do tego samego miejsca, w którym się znajdował. Co zatem powinna wiedzieć kobieta? Alicja musi odkryć męski sekret znany niewielu kobietom. Próbując przyciągnąć do siebie Piotrka, wtedy gdy on robił wszystko, żeby się odsunąć, w rzeczywistości blokowała go w drodze do jego punktu maksymalnego oddalenia. Gdyby tylko osiągnął ten punkt, to szybko sam by do niej powrócił. Gdy facet dojdzie do granic wytrzymałości sprężyny, to zacznie odczuwać, jak bardzo pragnie bliskości. Alicja nieświadomie zakłócała naturalny cykl uczuciowy Piotrka. Chciała osiągnąć bliskość, a w rzeczywistości uniemożliwiała ją. Jeśli kobieta przeszkodzi mężczyźnie w osiągnięciu punktu maksimum, to on ciągle będzie uciekał i nigdy nie zatęskni ani nie odczuje głębokiej potrzeby miłości. Pozwól mężczyźnie oddalić się. Po jakimś czasie sam wróci i będzie się zachowywać, jakby nic się nie stało. Będzie troskliwy i kochający. A co powinien wiedzieć mężczyzna? Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle podlegają jakiemuś cyklowi. W większości nawet uważają, że jakiekolwiek wahania nastroju czy emocji są domeną kobiet. Musisz wiedzieć, że gdy ponownie poczujesz potrzebę kochania i bycia kochanym, to kobieta może być tak samo zaskoczona, jak wtedy, gdy bez powodu oddaliłeś się. Wiedz, że większość kobiet to rani. Kobieta po zwiększeniu dystansu między wami będzie teraz potrzebowała czasu na oswojenie się z sytuacją. Może się zdarzyć, że odepchnie powracającego mężczyznę, bo nie rozumie, jak przebiega jego cykl uczuciowy. Nie zaufa temu, że tak nagle może się w mężczyźnie odrodzić potrzeba intymności. Piotrek musi zrozumieć tę różnicę. Skoro powraca błyskawicznie, to powinien być świadom, że Alicja potrzebuje rozmowy i czasu na oswojenie się z sytuacją. Dopiero wtedy będzie mogła ponownie się otworzyć.